Okej, dzisiaj wyjeżdżamy z lotniska w Berlinie, Berlin Tegel. Jestem w miejscu, w którym zawsze zatrzymują się busy z Polski i nie tylko z Polski. I tak wygląda lotnisko, kiedy wysiądziemy. Dostałem się do lotniska busami Follow Me. Oczywiście przy zakupie biletów na stronie Follow Me bilet kosztował 50 zł, ale dla ułatwienia i oszczędzenia trochę pieniędzy powiem, że można również znaleźć fajne oferty na euroticket.pl, gdzie busy ze Szczecina, busy Follow Me do Berlin Tegel kosztowały 1 zł. W tej chwili wchodzimy do lotniska, aby zobaczyć, jak wygląda w środku. Oczywiście spodziewałem się większego lotniska, jednak to jest tylko jeden terminal. Może są podterminale ABCD, ale niestety nie jest to duże lotnisko i wszędzie można dojść na pieszo bez żadnych połączeń autobusem. No i wszystko, co musimy wiedzieć na temat lotniska. Arrival, czyli przyloty, jeżeli chcemy na kogoś oczekiwać. Właśnie tutaj dowiadujemy się, w które miejsce musimy się udać. Gate ABCDE i godzina, kiedy wyląduje. Nas interesują odloty, departure. Niestety nie ma jeszcze mojego lotu, który będzie o 10:45. Można czekać tutaj do momentu wyświetlenia, gdzie mam się udać, lub też pytać się na informacji, gdzie jest nasza linia lotnicza. Podróżujemy linią Air France. Na stronie Air France była możliwość odprawienia się przez internet 30 godzin przed odlotem. Można również odprawić się na lotnisku, korzystając z takich automatów, jak ma tutaj Lufthansa. Ale niestety niekiedy jest to za odpłatą. My wylatujemy z bramki D, więc udajemy się do bramki D.